Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt piąty. Dyskusja na temat sądzego skleru. Krótko, ale teraz proszę Państwa, proszę nie rozmawiać, nie zależy, czy jest gościem, czy nie gościem. Bardzo restrykcyjnie udzielam głosu w tym punkcie i nie ma temat sądzego skleru jest taki, że zgłaszaliśmy lokalizację. Tak jak należało się spodziewać, nasza lokalizacja była pierwsza na ten rok i został ogłoszony przetarg. Został wyłoniony wykonawca, który ma zaprojektować i wybudować. Jest tam dzisiaj pani projekt, bardzo miło. Kuda projektuje smoczy skwer. Natomiast mamy sytuację o tyle dyskusyjną, ponieważ dzielnica zgłaszając lokalizację smoczego skweru zgłaszała ją między blokiem 4 a 5 i 13, tak aby to było w miejscu terenu zielonego, aby zostawić ten sporny plac asfaltowy do przyszłych rozważań, czy ewentualnie robić parking, czy nie, tak aby nie musieć generować dodatkowych kosztów na nowe miejsce asfaltowe. Pani Bartko, w tym punkcie proszę ciszę. Jeśli chodzi o lokalizację, która pojawiła się w przetargu, to jest lokalizacja na miejscu obecnego asfaltowego placu po placu zabaw i pozostałości. Za tą lokalizacją przemawia wielkość inwestycji. Tam mogłoby być o 300 metrów więcej tego placu zabaw. Na pewno zmieściłoby się około 19 urządzeń zabawowych. Na tym placu, który my proponowaliśmy, byłoby 300 metrów mniej, tym samym jakieś urządzenia by się mogły nie zmieścić. I wydaje się, że byłby on bliżej zabudowy blokowej, ale tutaj już pani projekt oddam głos. Tak, aby Państwu przedstawiła plusy i minusy obydwu ewentualnych lokalizacji, na tyle ile może w tym momencie, ponieważ wczoraj było spotkanie na temat smoczego składu w Kicie, ja w nim uczestniczyłem. No i szłem z nastawieniem, że będziemy rozmawiać o tym, co będzie w smoczym skwerze, a rozmawialiśmy, gdzie będzie smoczy skwer. Wynikało też z tego, że jak Państwo pamiętacie, jest tam spora sytuacja odnośnie tego placu asfaltowego. Połowa mieszkańców chce jego przerobienia na ogródek jordanowski, a połowa chce, aby zalegalizować tam normalny parking, tak jakby podpowiadał stan obecny tej działki. Oddaję głos pani projektant, żeby przedstawiła pokrótce może, jak mógłby wyglądać projekt na tym placu typu przetargu i jakie ewentualnie byłyby ograniczenia w tej lokalizacji, którą my proponowaliśmy. A potem poproszę wszystkich radnych i udzielam głosu do wyczerpania pierwszej, drugiej tury tylko radnych, w tym punkcie, tak aby móc dyskutować na temat tego, jaką lokalizację zgłosimy i wybierzemy, bo to będzie niosło sobą konsekwencje dwojakie. Jeśli wybierzemy lokalizację tam, gdzie jest plac asfaltowy, to na pewno będzie nam ciężej znaleźć tam miejsca postojowe w przyszłości ewentualnie, a ich powstanie na pewno będzie się wiązało z większymi kosztami. Na pewno będzie większy plac zabaw. A jeśli wybierzemy tą realizację, na pewno do 30 października, no być może dwutygodniowym opóźnieniem przez właśnie tą dyskusję, która została wywołana wczoraj, zostanie on zrealizowany. Natomiast jeśli będziemy zabiegać o tą drugą lokalizację, to będzie przesunięcie czasowe, którego w tym momencie jednoznacznie określić nie można. Czyli może się to skończyć nawet tym, że będzie realizowany do końca roku lub ciut dłużej. Proszę. Dzień dobry, moje nazwisko Karolina Woger, ja reprezentuję pracownię i jestem podwykonawcą wykonawcy. Działamy na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej, który zlecił nam opracowanie oraz wykonanie smoczego skleru w Krakowie przy ulicy Kluczborskiej. W naszym materiale była zasygnalizowana lokalizacja na placu asfaltowym, który, jak wczoraj się dowiedziałam, nie wszystkim odpowiada. Z naszego punktu widzenia myśmy się nastawiali do tej pory, a muszę tutaj zaznaczyć, że jesteśmy dopiero na początku naszych prac projektowych, ponieważ zlecenie jest dosyć nowe. Myśmy zrobili rozeznanie na dostępną jakąś inwentaryzację oraz wyciągnęliśmy dopiero mapy z zasobów, zleciliśmy mapy do celów projektowych, one jeszcze nie są gotowe. I cały czas nastawialiśmy się na projektowanie na placu asfaltowym, takie były wytyczne, które otrzymaliśmy od ZIKIT-u. W momencie, kiedy poszliśmy w teren, okazało się, że ten teren rzeczywiście na tym placu asfaltowym
sam się narzuca, ponieważ osiedle jest w taki sposób usytuowane, że jest to jedyna tak duża przestrzeń, żeby mogła spełnić wymogi, jakie zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, na podstawie których my sporządzamy projekt. Program funkcjonalno-użytkowy przewiduje założenie dużego. Smoczy Skwer to nie jest zwykły plac zabaw, w którym jest kilka huśtawek i karuzela, tylko jest to plac, który ma na celu integrowanie różnych grup wiekowych oraz także integrację z dziećmi niepełnosprawnymi. To wymaga stworzenia kilku, co najmniej pięciu stref osobnych, które będą w jakiś sposób dostępne dla różnych przedziałów i grup wiekowych. Taka porządna integracja i podzielenie tego wszystkiego jest w naszej ocenie możliwa byłaby tylko w tej części, gdzie jest plac asfaltowy. Natomiast wczoraj po spotkaniu my wyciągnęliśmy mapę też na ten drugi teren. Dzisiaj byliśmy w terenie, także też dokonaliśmy wstępnej oceny, jeśli chodzi o zieleń, która istnieje. Wygląda to w ten sposób, że realizacja takiego placu byłaby możliwa, natomiast nie na tych warunkach programu, czyli byłby on po pierwsze mniejszy, te strefy nie byłyby od siebie oddzielone w sposób czytelny i niestety nie jestem pewna, bo jeszcze nie mam dokumentów projektowych, czy na pewno wszystkie urządzenia się zmieszczą. Natomiast gdyby plac miałby być lokalizowany w tym momencie na wierzchni trawiastej, to się wiąże z usunięciem czterech topól, które tam w tym momencie istnieją, więc to jest jeszcze jakaś tam dodatkowa, podejrzewam, rzecz, która jest na niekorzyść. No i też tutaj takim ważnym elementem, o którym myśmy wczoraj dosyć długo rozmawiali, jeszcze zanim pan przewodniczący się pojawił na spotkaniu, była kwestia samego układu urbanistycznego. Poruszaliśmy ten temat z przedstawicielem pana z Biura Planowania Przestrzennego, gdzie to wnętrze, gdzie jest plac asfaltowy, jest po prostu większe. Bloki są w większym oddaleniu, więc problem hałasu, który wybiega z placu zabaw, dla okolicznych mieszkańców też będzie mniej dotkliwy. Wnętrze to, gdzie, które jest teraz zielone, bloki będą bliżej, mieszkańcy będą bardziej słyszeć, co się na tym placu dzieje. Poza tym tam jest większe zacienienie, to jest mniejsze wnętrze. To wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają, doprowadzają do tego, że będzie nam trudno spełnić normę, jeśli chodzi o wystarczające naświetlenie, jakie jest potrzebne na placu zabaw. I wydaje mi się, że z wielu względów będzie po prostu z mojego punktu widzenia jako projektanta Smoczego Skweru jest to gorsza lokalizacja. Natomiast tutaj kwestia państwa priorytetów, co jest ważniejsze, to oczywiście my się dostosujemy do tego i będziemy projektować ten teren, który państwo wskażecie. Natomiast ja przedstawiam swoje zdanie. Jasne, dziękuję bardzo. Ja to otwieram dyskusję i zabiorę w niej też głos od razu, a potem sami udzielę głos w pierwszej turze, razu zapiszę listę, potem drugą turę, tak abyśmy niepotrzebnie nie robili jakiejś dyskusji takiej wielofarowej, trochę później, to coś tak dzieje. Ważne, że tak jest, że na pewno zależy nam na Smoczyńskim Skwerze, on jest priorytetowy, to na pewno. Ja osobiście mam, jakby nie to, że mamy potencjalne miejsce na ewentualny parking, to nie miałbym żadnej wątpliwości, że ten Smoczyński Skwer ma tam powstać. Tak to mam wątpliwości i mam tak naprawdę duży dylemat i sam osobiście nie wiem, co zrobić. Jednoznacznego rozwiązania nie widzę. I to jest mój komentarz w tym momencie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Radny, proszę Pana. Zapytać się chciałem, czy my, Pani Małgorzata, czy my jako obserwatorzy będziemy mogli później po radnych zabrać na głos? Końcu, oczywiście. Tak, no, znaczy, jak ten punkt się skończy, tak? Nie, w tym punkcie, ale na samym końcu, proszę Pana. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Pani Małgorzata, ktoś dalej? Pan Andrzej? Na razie nie widzę. Ja wiem, że się rozwinie właśnie, tylko akurat słabo się rozwinie na początku, to jest problem. Druga tura będzie bardzo potrzebna. Nie wiem, to zobaczymy. Na razie nie na masakie. Jeszcze Pani Małgorzata. Nie wiem, czy my wiemy, jaka jest powierzchnia tego nieasfaltowego.
Znaczy samego placu nieasfaltowego, to nie wiem, czy jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest powierzchnia w tym momencie, bo ja na oko też nie umiem ocenić. Ten drugi. Bo ja już zrobiłam, jak już wspominałam, już wyciągnęłam mapę na ten drugi obszar i zrobiłam takie wstępne kalkulacje, wtedy wyjdzie nam około 1700 metrów kwadratowych tego placu na tym drugim obszarze. Na pierwszym 2000 to nawet trochę więcej, to są takie rezerwy. Może być więcej. Aczkolwiek tak. Odpowiadając na pytanie, bo ja zrozumiałam, że pani Małgorzata zapytała o sam plac asfaltowy, to ja nie potrafię powiedzieć, jakie on jest rozmiaru, w sensie w metrach kwadratowych. Sam plac. Tak, to akurat jest zbieżne. Nie, tylko że w tym momencie nie chodzi o to, że jest większy. Jest większy o 300 metrów, no to tak mniej więcej wygląda, prawda? Mam jeszcze pytania. Jeszcze mam pytanie o te 5 stref dla różnych grup wiekowych i dlaczego one muszą być, że tak powiem, osobno, no bo to trochę też nie służy integracji, że one są osobne. To nie jest tak, że one są bardzo porozrzucane i to jest duża odległość między sobą, natomiast są takie ogólne wytyczne, natomiast nie jest to przepis, który musimy się trzymać, natomiast takie są zasady dobrego projektowania, że jeśli mamy maluszki od 2 do 5 lat, to z reguły nie mieszamy ich z dziećmi, które biegają, są nastolatkami. To jest kwestia tego, że my to w jakiś tam sposób chcemy czytelnie rozgraniczyć. Tak samo jeśli mają się pojawiać urządzenia fitness przeznaczone dla młodzieży, to tak samo też ich nie chcemy ustawiać pomiędzy wyjaczkami dla dzieci, ponieważ to jest troszeczkę inna grupa wiekowa i może być to troszkę niebezpieczne. Jest też strefa dla starszych. Dziękuję. Pan Andrzej, proszę. Beata, ty się zgłaszasz? Nie, bo nie, ona chce mówić. Tłumaczyć. Jest to Beata, się też pan. Ja powiem tak, że może w tej Izbie mówię do pana przewodniczącego, nie mam skrupułów, żeby wyłożyć swoją opinię w zakresie, powiedzmy, mówię, przeznaczenia tego placu. Wydaje mi się i uważam, tak, że ten plac powinien, mówię, przyjąć swoją pierwotną, pierwotny charakter i być odtworzony pełnowartościowo. Patrząc na parametry, a mówię pani, która jest w tym zakresie, mówię, specjalistką i powinniśmy to brać pod uwagę, powiedzmy, mówię, te wartości i parametry, które pani przedstawiła, które wskazują w sposób wyrazisty, że powinien być tam pełnowartościowy plac z zachowaniem wszystkich standardów, jakie są oczekiwane w zakresie urbanistyki, jak i również przeznaczenia. To, że powiedzmy, mówię, planowaliśmy i daliśmy debatę społeczną dla społeczności lokalnej, a ona nie przyniosła efektu, to zobowiązuje nas do tego, szanowni państwo, żebyśmy my podjęli, ze względu na to, jaka będzie opinia społeczności lokalnej. Bo jeżeli, powiedzmy, mówię, społeczność nie potrafi się do zadać, to rozumieć, wówczas musimy podjąć tę decyzję. I tutaj powinniśmy przywrócić te wartości i te aspekty, które mają służyć tej społeczności lokalnej. Dosyć i koniec zabudowy, powiedzmy, mówię, i priorytet dla samochodów. Samochodów jest tak dużo i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie, a zabieramy zieleń, kosztem tego moglibyśmy wykosić kolejne topole, mimo tego, że nie są to drzewa trwałe, ale ich jest coraz mniej. Coraz mniej jest przestrzeni publicznej, która ma służyć ludziom, ma służyć dzieciom i tym pokoleniu. Dlatego, szanowni państwo, odwołuję się do tego, żebyśmy poparli projekt pełnowartościowy, w pełnym zakresie standardowy, który ma służyć wszystkim pokoleniom, bez względu na to, jaka będzie opinia społeczności lokalnej krowoderskich zdruków. I tutaj nie boję się, powiedzmy, mówię, stanąć, powiedzmy, mówię, oponentom, którzy będą myśleć, bądź, powiedzmy, będą uznawać w ten sposób, który ma służyć ludziom, a nie będzie w ich interesie. Ja mam pytanie, pani architekt, ta druga lokalizacja jest niepełnowartościowa, można ją tak nazwać? To jest, ciężko powiedzieć, czy ona jest niepełnowartościowa. Wydaje mi się, że nie mamy szansy na to, żeby dać duże zestawy i nie mogę zagwarantować, że wszystkie wejdą na dzień dzisiejszy. Ja się przymierzyłam do tego i w tym momencie udało mi się zlokalizować większość z tych urządzeń, które w programie funkcjonalno-użytkowym są na tym terenie. Natomiast one są małe. Moglibyśmy mieć troszeczkę większe, natomiast niepełnowartościowo wydaje mi się, że to nie jest do końca trafne określenie. To jest pan Marek? Ja mam takie pytanie, czy jest szansa, żeby ten teren właśnie, ten mniejszy, tam ewentualnie zielony parking zrobić, coś takiego. Nie wiem, czy są takie możliwości, no nie? A tutaj faktycznie korzystać, że coś mamy robić. Jest szansa zrobić coś takiego porządniejszego. Nie ograniczać się, że tak powiem, tylko zrobić już tak, jak być powinno.
Ja powiem, no, jest szansa, tak samo jak jest szansa na parking, park and ride nad pętlą i nad wiele innych rzeczy. No dokładnie. Tylko trzeba jest finansowe. To no jest wiem, właśnie problem, przy którym stajemy. Ja sobie zdaję sobie sprawę, że faktycznie jest problem z samochodami, bo jest ich dużo i tam ludzie mają problem. I to nawet nie jest problem ich census ich. Tylko właśnie problem jest tych ludzi, którzy dojeżdżają do pętli tramwajowej i zostawiają samochody. Gdzie się tylko da. Tu jest problem. No to tego my nie rozwiążemy. To niestety, jak pętla powstawała, trzeba było myśleć o tym, żeby chociażby pod linią wysokiego napięcia zrobić parking. Proste. I niestety tego my nie rozwiążemy, a to jest problem społeczności lokalnej. Ale osobiście uważam, że jak mamy budować ten smoczy sklep, to jego będzie tak, jak powinien być. Smoczy. Teraz mam pana Stefana, pana nie szukają. Za tym obawiam się jeszcze jednej rzeczy, że jak my tego nie zrobimy, to bez parkingu deweloper wybuduje mały blok. Nie ma tego. Nie, bo wtedy będzie. Nie, ma. Będzie, ja to nie, nie, nie. To jest ten gminny, tego na pewno nie musimy się obawiać. Szanowni Państwo, skupmy się akurat na podjęciu decyzji. Panie Andrzej, respektujemy koniec. Ja mam do pani takie pytanie, mianowicie z tego co wiem, warunkami przetargu jest to przetarg typu zaprojektuj i wybuduj. Natomiast z tego co ja wiem, Rada Miasta i Ziki dogłosili konkurs na jakoby smoczy skwer modelowy i Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie taki projekt przedstawiła Zikitowi i on jest tam. Czyli jak się ma ten projekt Zikitowski do tego, co Państwo macie robić? Bo to... Akademia Wychowania Fizycznego przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu. Ja akurat reprezentuję pracownię projektową Landa, a nie konkretnie firmę wykonawcę, jestem ich podwykonawcą i ja w zeszłym roku wykonywałam również projekty zagospodarowania smoczego skweru przy współpracy AWF-u. To nie jest tak, że robimy dokładnie to, co jest zawarte w koncepcji, natomiast są wszystkie punkty programowe, które oni wyznaczyli, są zawarte. Tam wszelkiego rodzaju urządzenia, które oni zaznaczyli, że muszą być, są w programie funkcjonalno-użytkowym i to jest ściśle na tym oparte. Natomiast nie jest to dokładne przeniesienie tego, co było, ponieważ tereny są różne, nie możemy tego samego kształtu powielać. Czy powierzchniowo ten AWS-owski, AWF-owski projekt jest ten, który tutaj macie założony, to się mniej więcej nazywa, czy to jest, załóżmy, tamten jest powierzchniowo na większej powierzchni, czy na mniejszej? Nie, on jest na podobnej, też na 2000 m2. Ja śmiem twierdzić, chociaż nie mam takiej pewności, że program funkcjonalno-użytkowy jest powielany na podstawie tego, co zostało opracowane przez AWF. Pani Janka. Ja mam najpierw pytanie do pani. Czy rozumiem, że jeżeli będzie ten smoczy skwer na tym terenie obecnego placu zabaw, czyli tej asfaltowej części, ten asfalt musi zniknąć, prawda? Tak, sobie. No właśnie, zniknie asfalt, ale pod asfaltem mamy podbudowę. To nie jest tak, że asfalt został położony sobie na trzeba będzie rekultywować ten teren. Mówimy tutaj o kosztach. Natomiast koszty rekultywacji są dość duże. Ja jestem miłośnikiem zieleni, ale jestem przeciwnikiem ekoterrorystów i po prostu takiego stawienia w sprawie zieleń, poza zielenią już nic. Powinniśmy wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że miasto już dawno podjęło decyzję o likwidacji w zabudowie miasta takich drzew jak olchy, topole i wierzby z uwagi na bardzo rozgraniczony system korzeniowy, który po prostu zarasta to wcześniej, który zarasta instalacje podziemne. I niestety spółdzielnia, na przykład nasza spółdzielnia otrzymała taką decyzję o likwidacji wszystkich topów i wierzb na terenie naszej zabudowy, więc Wydział Ochrony Środowiska tą sprawę pilotuje. Topole nie są, powiedzmy, drzewami, które są chętnie widziane w zabudowie miejsc. Dobrze, możemy, chyba nie jest taka legenda, że topole się sadzi we Włoszech po to, jak się dzieci chrzci, żeby meble im zrobić, jak ona się żywi. Dlatego przeciwnie do mojego kolegi, jestem zwolennikiem rozważenia budowy smoczego skweru właśnie na terenie zielonym.
który tych kosztów rekultywacji za sobą nie niesie. Natomiast czy to się nam podoba, czy nie, musimy nauczyć się żyć z samochodami i w mieście. Te samochody gdzieś muszą stanąć, szczególnie dla mieszkańców i dla osób. Oni mają gdzie parkować. Przecież ten problem parkowania, niezależnie od tego, że tam jest pętla i że przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, parkują na obrzeżach, ale parkowania dla mieszkańców tego osiedla, mieszkańców rejonu ulicy Kruzworskiej, jest problemem istotnym. To nie może być takiej sytuacji, że ci ludzie, wracając do domu, tracą mnóstwo czasu na to, żeby po prostu, żeby zostawić samochód i wrócić na kolację. Przecież nie jesteśmy tylko radnymi dla przyrody, ale jesteśmy radnymi przede wszystkim dla ludzi. O tym trzeba pamiętać, żeby tym ludziom po prostu ułatwić to życie. Dziękuję. Zapytam proszę Panie Prowadzie, to duże autobotnicze koszty wykonanej rekultywacji jest na pewno rzucony w przedam, bo to jest... No tak, ale jest to koszt. Bardziej jeśli mówimy o jakichś kosztach straconych, to są ewentualne koszty, które trzeba było wykonać, gdybyśmy chcieli to wykonać gdzieś pomiędzy. Natomiast proszę. Ja właśnie chciałam powiedzieć dokładnie to, co Pan powiedział, że rzeczywiście koszty rozbiórki łącznie z podbudową i rekultywacji wykonawca kalkulował, bo taka była wcześniej wskazana lokalizacja przez zamawiającego, więc oni to mają kalkulowane, to niczego nie zmienia. Natomiast jeśli chodzi o topole, również się z Panem zgadzam. Te topole, które tam są, przynajmniej jedna z nich powinna być usunięta, ponieważ ona uszkadza chodnik. Także nie jest to bardzo duża strata. Natomiast kwestia jest też taka, że topole oczywiście idą do miasta, zgadza się na wycinkę i nie robi problemu z tym, zwłaszcza kiedy są duże. Tylko w przypadku topól nierodzimych. Jeśli są rodzime, to niestety takie jest topole. Jedna topola rzeczywiście niszczy infrastrukturę, więc byłaby wskazana prawdopodobnie przez Państwa do usunięcia tak czy owak. Pozostałe trzy, no to jest znak zapytania jeszcze. Tutaj ja chciałam powiedzieć, że w zupełności resztę oddaję do dyspozycji Państwa, bo kwestia miejsc parkingowych na pewno jest paląca. A my się dostosujemy do terenu, który Państwo wskazujecie. Pani Zagrożnia, proszę. Ja chciałabym tutaj wyraźnie powiedzieć, że kiedy mamy podjąć decyzję, a sprawa jest bezsporna, to właściwie nie ma sprawy. Najtrudniej podejmuje się decyzje, kiedy interesy dwóch grup są ze sobą sprzeczne. A że są, to doskonale wykazała ankieta, którą przeprowadził zarząd dzielnicy na spotkaniu tam na miejscu, kiedy równo po 50% osób opowiedziało się za lub przeciw parkingowi. Równiuteńko, co do jednego głosu. I teraz proszę Państwa, no odczucia ambiwalentne mam ja. Czyli tak jak tego zięcia, co nową Toyotą teściowa wpadła w przepaść. Czy wściekać się, że Toyotę stracił, czy cieszyć się, że teściowa i tak dalej. Ta druga opcja mnie odpowiada. Proszę Państwa, jeśli mieszkańcy nie podjęli decyzji, musimy ją podjąć my. Tu popieram Andrzeja w całej szczegółowości. Uważam, że umiejscowienie placu zabaw o gorszych parametrach, bardzo blisko bloków, w ścieśnionej zabudowie da taki pogłos hałasu, że przeciwnicy parkingu przyjdą tu wszyscy do nas wściekli. Kto miał pod oknami w takiej zabudowie hałas letniego placu zabaw, to doskonale wie, o czym mówię, zwłaszcza jeśli tu robi się studnia pogłosowa. A zrobi się, bo to jest w tym wypadku normalne. Druga sprawa, jeśli jest inwestycja, którą zdecydowaliśmy zrobić na Krowoczy Górce, to wydaje mi się, że powinniśmy pieniądze na to inwestować mądrze i zrobić ją po takich parametrach, żeby to było funkcjonalne, miało ręce i nogi, miało 100% wartości. I jeszcze jedno tylko powiem, od chyba 15 lat ja osobiście postuluję wywalenie tego grzyba na środku tam przed wjazdem na Kruczborską, hydroforni i byłoby kilkadziesiąt miejsc parkingowych.
kilkadziesiąt miejsc parkingowych. No żeby nie znalazł się nikt, kto zdecyduje rozwalić tego grzyba, to on ma kształt grzyba, to jest tylko polska sala, tak? Proszę Państwa, miejsca parkingowe mamy. Już na pełnym betonie, bo ten beton tam jest dookoła. Więc znowu nie jest tak, że zabieramy absolutnie wszystko. I zdecydowanie uważam, że trzeba pomóc mieszkańcom, uchronić ich osiedla i uliczki te wjazdowe od parkowania zewnętrznego. To musimy wymyślić w jakiś sposób, bo dla mieszkańców miejsca parkingowego to wystarczy. Tylko należy zrobić wszystko, aby nie każdy, kto przyjedzie w ten rejon, wjechał w osiedle i postawił im pod oknami samochód. Także, kochana Rado, decyzja wyjątkowo trudna. Ja się opowiadam z Andrzejem Kruchem. Dobrze, to właściwie tak naprawdę pierwszą rzecz jakby wyczerpaliśmy. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać w ramach drugiej, które bo ja myślałem, że będzie jakaś duży wad, słyszę, tak powiem. Proszę. Możemy ci wlać, nie ma sprawy. Ja, czy obecny ten parking asfaltowy, który teraz jest, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam jest wieczny problem z wjazdem, on nie ma wjazdu. Przez przejście dla pieszych dojeżdża się do tego miejsca. Co to też jest w stanie zagrodzone, w tym roku, niezależnie od tego, czy będzie tam sper, czy nie będzie. Może sper, czy nie, w ramach rewitalizacji plac zostanie odgrodzony, a ewentualne przyszłe funkcje jego inne już musi zaprowadzać do kuzyny. Trzeba wyprowadzić stamtąd samochody. No to samochody na pewno znikną od tego placu, niezależnie czy on będzie ogródkiem jordanowskim, czy będzie betonowym, tam asfaltowym placem, czy będzie w przyszłości parku. Tak czy tak samochody będą wjeżdżać tą stroną, którą wjeżdżają. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym czasie? Nie widzę. Oddam głos mieszkańcom, tam pan z Warszawie, proszę. Proszę Państwa, co chciałem powiedzieć? Pan przewodniczący złożył informację, że głosy podzieliły się na pół. To jest prawda, taki jest wynik tego referendum. To nie znaczy, że połowa ludzi uczestniczyła w tym referendum. W referendum uczestniczyło 15%, a uprawnionych było ponad 2,5 tysiąca. No więc po pierwsze, referendum jest nieważne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest problem, że uchwała, którą podjęła Rada w styczniu, jest nieprecyzyjna. To nie mówi o lokalizacji, w ogóle w uchwale nic nie ma. Nie wskazana jest działka, to znaczy jaki obręb powinien być. To znaczy, że ta uchwała jest wadliwa prawnie. Ani nawet nie jest określona, że między na przykład blokami takimi czy takimi. No i to ja mam tyle do powiedzenia. Dziękuję. I jeszcze ktoś zawsze chciał zabrać głos, czy nie? Dobrze, dziękuję. Ja w takim razie przyciągnę do głosowania. No trzeba pamiętać o tym, że jednak mieszkańcy się podzielili, to nie jest tak, że ważne czy nie ważne, tylko sondaż po to, żeby nam pomóc podjąć tę decyzję. Mieszkańcy nam nie do końca pomogli ze względu na to, że po 171 do 171 każdy, kto chciałby przyjść, bo całą niedzielę radni tam byli. To nie było referendum. To nie było referendum. Cały dzień tam siedziałem i pamiętam. Notabene pan coś kolega przechyliłby na szale tych osób, które były przeciwko, gdyby chciał zabrać głos w tym sondażu, ale nie zechciał. W ten sposób uczniowe jest. Chce pan się zabrać głos? Proszę. Chciałem sprostować tutaj wiadomość nieścisłe pana radnego, który twierdzi, że tam jest parking. On już nie jest chwilą postawienia znaku, bo ludzie już czują respekt, że to jest kosztowne i to się kończy mandaty. Ja jestem kilkudziesięciu lat mieszkańcem i widzę codziennie z okna i mówię prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, że tam już nie ma, już nie lokalizowane są, nie wjeżdżają samochody. Wjeżdżają na tą alejkę, którą tam prowadzi do tego placu. Jeszcze rok temu, takie upalne, skwarne dni, tam się nie dało po prostu wytrzymać, bo tam po prostu była zajezdnia. Teraz już teren wyczyszczony poprzez ten znak i chociaż te opieszałość straży i policji jest znana, ale jest respekt mieszkańców i innych napływowych i nie ma tam parkingu, więc uściślam, że on nie pełni zadania żadnego parkingu.
A pan, skoro pan radny nazywa ekoterrorystami ludzi, którzy zdroworozsądkowo mówią, że drzewa pozostawione, posadzone niegdyś, mające kilkadziesiąt lat, dwa lata temu siedem topól zdrowiuteńkich wycięto w tym szpalerze prowadzącym tam do tego placu. I teraz w projekcie, załóżmy, wyklastajmy jeszcze cztery topele, które tam są, bo niby topola to jest do wycięcia, ale topola, jej drzewo stan tyle tlenu wydziela normalnie, że żadne drzewo w Polsce tego nie wydziela, więc nie traktujmy czegoś jako coś, co może konar być ułamany, bo akurat te, co rosły siedem topól, były zdrowe, wcale korony nie miały takie nienormalne, że groził czemukolwiek. Zebrała się grupa osób, podleśników i tak zorganizowała tą sprawę, że w czasie ocieplany był budynek jeden tam z tego, w ferworze tego wszystko wycięto, szybko wykorzeniono, żeby śladu nie było po tym. Nie było argumentu do tego, można przecież korony pościnać, zostawić to uistnienie. A co to? Ja mieszkam tam od kilkudziesięciu lat, widzę jak metodycznie, etapami, to tu drzewo przy przedszkolu, to tu, wcale ono nie zagraża. Wiadomo, że system korzeniowy i też znam się na tym, ale tam... Dobrze, przepraszam bardzo, czy będą jakieś głosy na temat, czy nie, bo jeśli nie, to chciałbym zabrać głos panu. Bo... No i jestem zdecydowanie za panem radnym, nie znam pana nazwiska, po prostu reprezentuje pan zdroworozsądkowy po prostu głos nas, mieszkańców, to nie jakieś lobby samochodowe, czy nie samochodowe. Zdroworozsądkowy głos, który nakazuje, żeby rewitalizować ten plac, bo on był na to przeznaczony, a lokalizowanie czegokolwiek, czy też próby zostawienia tego placu kiedyś pod parking, to jest absurd. W otoczeniu, które wysokościowców 10-piętrowych zrobić postój samochodów, gdzie i tak w tym systemie mieszkańcy nie mieliby pożytku, ponieważ tyle żelaza zjeżdża obcego tam do parkowania, żeby nie skorzystali z tego. Także cenna pańskie wystąpienie z pana zapamiętamy. Dziękujemy za ten głos i przechodzimy do głosowania. Przy czym to głosowanie nie jest nad uchwałą, więc będziemy głosować na zasadzie takiej, że każdy będzie mógł zagłosować za tym i za tym tak naprawdę. A ten wąs, który będzie miał więcej... Ale mając jeden głos. Nie, to by był wypadek tak naprawdę, bo to nie... Nie, oczywiście, że da, bo zawsze są osoby, które są tylko za jedną, są osoby, które mają dylematy, sobie zabierą głos, a są takie coś... No wstrzymać się. No tak, może wstrzymać się, ale to jest było głosowanie nad tym projektem. Rozumiem, że nie chce tu takiego, tak? Nie, nie, nie. Jeden dobra, okej, no to jeden głos. Dobra, uważam, jeden głos. Będziemy głosować nad lokalizacją przetargu jako pierwszy. Jak ktoś nie usłyszy, to już przykład. Pierwsza lokalizacja, na którą będziemy głosować, to jest ta, która przetargu była, czyli na miejscu byłego ogródka jarnowskiego, obecnego placu asfaltowego. Kto z państwa jest za tą lokalizacją, proszę o podniesienie ręki. Przeszło. Dziękuję. Kto z państwa jest za lokalizacją na terenie zielonym osobno obok? Dziękuję. No to sprawę mamy wyjaśnioną. Jutro myślę, że pisanie do nich zwrócimy się w temacie. Natomiast pytanie, kiedy byśmy mogli się też umówić ewentualnie roboczo, żeby już tego, co się zdać wczoraj, czyli pojawić się. Ja jestem gotowa, żeby o tym rozmawiać na podstawie mojego zespołu. Proszę o kontekst, który się skupił. Dziękuję.